Suwałkach odbyły się uroczystości z okazji 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Połączono je z obchodami Światowego Dnia Sybiraka. W czwartek, w samo południe, nad miastem rozległ się dźwięk syren, po hymnie odmówiono modlitwę, odczytano apel poległych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. 23 sierpnia 1939 roku został zawarty pakt o nieagresji pomiędzy Ribbentropem a Mołotowem. I do tego paktu o nieagresji był dołączony tajny protokół. Tajny protokół, który tak naprawdę przewidywał kolejny rozbiór Polski. Dziwić się należy dzisiaj z odniesienia tego historycznego, że ówczesne władze Polski nie zadały sobie pytania, nie wzbudziło to wątpliwości, dlaczego Niemcy, Trzecia Rzesza i Sowieci zawierają akt o nieagresji, kiedy ze sobą nie sąsiadują. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można było uchronić Polskę od tej wojny. Odpowiedź jest oczywista. Nie, nie było takich możliwości, bo znaleźliśmy się pomiędzy jednym totalitaryzmem a drugim. Przy pomniku żołnierzy września 1939 roku oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty. Wiązanki złożono również pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej.